Cześć, z tej strony Feber, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmi na dwójki. Dla przypomnienia, w ostatnim odcinku uratowaliśmy, no donieśliśmy wszystkie potrzebne składniki Filipie, która podała eliksir Saski, no i który oczywiście zadziałał. Dzisiaj udajemy się do Zoltana, z którym musimy porozmawiać, ponieważ wojna tuż, tuż, już praktycznie chyba w tym odcinku będziemy walczyć, więc no oczywiście jestem na to gotowy. Uklęknijmy. Pomódlmy się o pomyślny przebieg bitwy. No tak, przydałoby się. Nie powiem. Idziemy prawdopodobnie na mury, tak mi się wydaje. Holy fuck. Aha, czyli jeszcze wojna nie trwa. Mówię wam. Powiedzmy, że nie trwa. Nie wiem. Niektórzy tutaj. Widzę, że jeszcze się przygotowują, ćwiczą. Panowie, co to jest? Takie drewniane byle co. O, jest Zoltan, dobra. Przygotuję taką obronę, że Henseltowi rura zmięknie. Dobra. Widzę, że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek? Rwał jego mać. Saskia się uparła, że albo ja, albo Jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził. Henselt zaraz tu będzie. Byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Ta, całkiem by się psia mać załamał. Henselt też zna się na wojowaniu. Zna sra! Niech no tylko staną pod murami. Olej już się grzeje. Ty rób swoje, a kedweńskie łby będą fruwały jak spasione gzy. Wierszem gadam. Kedweńczycy idą! Idą, biegną. Kurwa, więcej ich matka nie miała? Czas poczęstować ich wrzącym olejem. Z boku kotłów są zawory. Trzeba je odblokować. Ja biorę lewą stronę, ty prawą. Ja prawą, czyli tą. Okej. What the fuck? What the fuck? Chwila momento! Co oni tu kurde robią? Chyba wam się coś pomyliło. Geralt. No chwila, kurde. Mini problem tutaj mam, nie? Kurde. Dobra, bo to chyba tutaj mam coś zrobić. Czy nie? Nie, bo to jest do bramy. Światło. Pierdzieleni. Ja pierdzielę. Jakim cudem? A, tutaj jest. Kurde, dobra, czekajcie. Serańce jedne. Serio? Dawaj go. Co ja im tak mało zabieram? Jest, jest, udało się. Come on! Oni mnie kroją, chciałbym zauważyć. Mendo. Czemu nic życia nie zabieram? Co za zbagowana menda? Kadweński rycerz, słuchajcie. Się znalazł, kurde, psia jego mać. Kurde, kolejni wchodzą, ja pitole. A ja w ogóle zaraz padnę.
Tego rycerza przede wszystkim musimy załatwić. Dobra. Nie, tu jest kedweński. Oni są wszędzie. Idź się smażyć na dół, kurde. Dawaj, Geralt. Mocne ataki. Jest, wreszcie. Czekajcie. Kurde, co ja zrobiłem? Czekajcie, czekajcie. O kurde, kajdański rycerz jakiś. Bierzemy Quena. Tego tutaj załatwimy. Dobra, mocne ataki. Lecimy mocne. On się nie broni, więc możemy spokojnie napierdzielać go tymi mocnymi. Co to było, Geralt? Pięknie! Kurde, nienawidzę tych starczą. Kurde, te starczą się tutaj przypierdziela. Wera jasna. Czekajcie, weźmiemy Arda. Dobre! Podoba mi się to. Szkoda tylko, że mi się tak powoli, kurde, życie leczy. Cholerna. Czekajcie, bo tutaj coś mogłem zrobić. Przed chwilą. Dawaj go, Geralt. Gdzie jest tym ryjem? Jakim cudem? Shit. Kurde, bo tutaj była opcja chyba, żeby tą drabinę zniszczyć, zepchnąć. Coś mi się tak wydaje. No nie! Wąs stąd! Come on! Dawaj, gra, dawaj! Bez wytchnienia, bez wytchnienia! Oni się tutaj bagują, przez to, że ja ich właśnie tak... Patrzcie, oni mi nic nie robią. Dzięki temu. Ja ich siekam jak chcę. O kurde, się skończyło. Dobre. Dobra, niech ten krasnolud zajmie. Cholera. Geralt, zrób coś z tą drabiną. Lerni Kiedweńczycy. Cofnij się, Geralt, bo dostaliśmy. Dawaj go, dawaj go. No i dawaj, coś z tą drabiną rób. Aha, to ja mogę tylko po prostu ich pozbierać. Ja myślałem, że ja tu coś mogę zrobić. Czekajcie, Art. Co jest? Tarcze ma rąbany. Przez to nie mogłem go zepchnąć. Masa śmieci, nie?
dobra. Pierdzieleni, no. Jakim cudem wy to możecie wchodzić w ogóle? Czemu krasnoludy nie atakujecie? Teraz pewnie kolejny, no jest. Jest kolejny. Nie ma takiego uciekania. Wykorzystuję baga. Napierdzielamy. Oni, widzicie, przez to, że ja ich nie dopuszczam, że dalej, to oni nie wyciągają broni. Rozmawiaj? Z kim ja mam rozmawiać? Mówię o was? Tutaj trzeba, kurde, atakować. Siedź, Geralt! Odetchnijmy troszeczkę. Okej. Wróć pod bramę! Do Zoltana! Serio? A ja się z nimi użeram. Ja nie wierzę. W nieskończoność bym tak, kurde, walczył. Są drabiny. I jest pierwszy. Ale bieda, słuchajcie. Wcześniej ten, kurde, art działał. A teraz tak nieszczególnie. Cholera, naładować ten. Quena straciliśmy. W takim razie bierzemy Quena. Come on, Geralt. Cholerni rycerze. Kurde, Geralt, spierdzielaj. Obroń mury Vergen. No to teraz przynajmniej wiem, po co walczę. Cholerni. Więcej ta słodka nie miała. Weźmy może Igni. Teraz użyjmy. Kurde, ciekawe, że... Nic mi nie zrobiłem. Nasz. Gdzie z tym mieczem? Już się będzie wyronił, no. Co
się bronisz? Dlaczego tu? Jak? Już chciałem powiedzieć, że ten się przynajmniej bronić nie umie. Zera, za dużo ich tu. Dobrze, że możemy się tu wycofać i odetchnąć. Chociaż tyle dobrze. Come on, mocne ataki. Dobra, szybkie lecimy. I co ty na to? Cię z tym ryjem. Come on! No Geralt, dajesz go. Szybkie. Kończymy z nim. Dobra. Weźmy może Arda, może ktoś będzie wchodził akurat. Spróbujemy jeszcze raz. Aczkolwiek na razie nikt się nie kwapi do wchodzenia. Piękna kula ognia. No i co teraz? Odparliśmy te kedwejskie zciry! Nie odpuszczą tak łatwo. A niech wracają! Oleju ci u nas dostatek! Kolejny sztorm! Oblężenie Vergen, dobra. Obroń mury Vergen. Nie, drugi mecz, Geralt. Let's start the party! Round two! Pierdzielony. O mój kurde. Dobrze. Nie ma lipy, panowie. Geralt, jaki ty jesteś wolny w tych unikach, naprawdę. Chciałbym zauważyć, że nie mam płyna. No i wchodzą następni. Jakbyśmy nie mogli odepchnąć po prostu tych, kurde, nie? Tych drabin. Go!
są jakieś słowiaki. To już nie jest słowiak. Come on! Zgincie, przepadnijcie, cholery! Zjaraj się! No, Geralt! Położymy trochę sylski, co? No, rany! Ci co? To będzie dobre, robić bloki po prostu. I oni wtedy... A nie, zabierają mi HP. Pierdzieleni. Byłem przekonany, że nie. Przynajmniej przed chwilą mi zaskoczyło życie. Bardzo dobrze. Sławiaki, sławiaki. Jest. Leżeć. O, shit. Troszeczkę się wpakowałem. Dobra, rzućmy tam igli. Troszkę się podjarają. A. Ale nie za długo. Jezu, przestań się bronić! Czy oni cokolwiek zabierają? Dobra. Dawaj go. Zobaczmy. Głupi jesteś, kurde, jakiś... Gdzieś obok mnie w ogóle wali, co za ty. Okej. Okay. Czy to koniec, czy jeszcze trzecia fala będzie? No, łatwo nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą, są uparci jak krasnoludzki chłop. Tylko jaja mają mniejsze. Wiedźminie, potrzebuję twojej pomocy. Ostatnio coraz częściej to słyszę. Widać, jesteś niezastąpiony. Ale do rzeczy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Kto o nich wie? Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Jak dotąd nikt nie wrócił. Zrobię sobie małą wycieczkę za miasto. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wymatożone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Nie zwlekajmy. Idę z tobą. Nie powinnaś tam iść. To zbyt niebezpieczne. Od kiedy to unikam niebezpieczeństw? Wszyscy wiedzą, co robić. Poza tym zdążymy. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewania od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Ty tu rządzisz. Prowadź. Zaskakujesz mnie coraz kolejny bardziej. Poziom. Myślałam, że wiedźmini nie mieszają się do polityki. Polityka mnie nie interesuje. Sprawdź sekretny tunel. Jednak stanąłeś tunel. Po naszej stronie. Stanąłem po stronie Zoltana. No come on, biegnij, no przecież ja nie wiem. A gdyby walczyli pod sztandarem Kedwin, dołączyłbyś do nich? Żaden krasnolud nie będzie walczył za Henselta. Dawaj, Saskia, dawaj. Dobra, póki co wiem, że tutaj. Gdzie? Gdzie? No proszę cię, biegaj. Tutaj.
Zoltan idzie z nami? Nie. Tylko we dwójkę idziemy, cholercia. To nie jest najlepszy pomysł. Według mnie. Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski Wiedźmin. Kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, no nie? Sakwa jedna, no. Geralt, po prostu go uderz. Dziękuję. Się nie będę z wami bawić. Pierdzielony. Jaraj się. Tak zaraz zdechniesz, bo się zjarasz. Right. Ale się pcha do przodu, no. Ruda żelaza, serio? Geralt, się popisałeś. Come on! Chodź się, kółko, proszę, że ty się bronisz. Come on, Geralt! Zaraz ciemno, tu przydałby się ten kot, co wy na to? Przy okazji może jakiś inny byśmy wzięli ten eliksir. Nie ma za bardzo czasu na zbieranie, ale... sprawdź sekretny tunel. Czekaj, Saskia, co? Jest, mogę medytować. Przy okazji rozdamy sobie te talenty dwa, wiecie? Z 10. Cholera jasna. Z dwoma talentami. Dobra, bierzemy tutaj to raz i to. To jest bardzo ważne dla mnie. I teraz jeszcze picie eliksirów. Nie wiem, czy tego kota będziemy brać, ale na pewno wziemy sobie odporności. To niepotrzebne mi aż tak bardzo, bo nim ten, ale tutaj obrażenia minus 10. A kot. Skółka, czajka. Generalnie w jego walce. Kurde, no nic to mi nie daje takiego powera. A kot daje minus 10 obrażeń, więc może lepiej nie.
Panie, już niebawem dotrzemy do Vergen. O nie. Zaskoczysz ich. O nie. Nie dobrze, to jest Mac. Vergen w niebezpieczeństwie, chyba. A dziewica z Edirne włóczy się po norach z Wiedźminem. Rozumiem, że błona doskwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy. Zabić ich! Bóg cię opuścił. Cholerny mag, będzie ciężko z nim. Pozbądźmy się osobiaków. Co on mi dał, kurde? Co? A to jest chyba jego życie, czy coś, nie wiem. Pierdzielony Mikuena cały czas rozwala. Shit. Jak tego Quena. Tak, Geralt, no ja cię proszę bardzo. Jasne, teraz nagle się obronił. Patałachy jedne. Wiecie co? Może spróbujemy się zająć tym, a nie, bo on ma tego Quena teraz. Poczekamy. Może mu spadnie. Aczkolwiek nie wiem, czy mu w ogóle kiedykolwiek spada. Spróbujmy. O! Igni na mnie życiu, skurczysyn. Ale jaja. Saskia zamieniła się w smoka. I oczywiście Max pierdzielił, jak to zobaczył. Ale loser. Wiedziałem, że kobieta zmienną jest. Ale że aż tak. Poznałeś mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię. Ktoś jeszcze wie? Detmold. Pytałem o sprzymierzeńców. Jorvet? Jorvet wymyślił całą historię smokobójczyni. Uważał, że Edirn potrzebuje kogoś takiego jak ja, a ktoś taki jak ja potrzebuje legendy. Nie mylił się. Teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś Wiedźminem, stąd wiesz o nas tak dużo. Tylko złote smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Życie traktował jak piękną przygodę. Kochał ludzi, dlatego starał się ich zrozumieć. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec twierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, a porządek to obrona przed nią. Co się z nim stało? Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. Tak robią smoki. W czasie oblężenia zamku Lavaletów pojawił się smok. Pomagałam Arianowi. Dlaczego? Buntował się przeciwko tyranii. Bardzo dobrze go rozumiałam. Przydałby się ktoś taki w Vergen. Okay. Gdyby smok wspomógł obrońców Vergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz?
Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Vergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno, z jakich pobudek. Ruszajmy. Obrońcy cię potrzebują. Kolejny poziom. Tu mieliśmy pasek adrenaliny, czy coś takiego. Są jakieś ciekawe rzeczy? A czekajcie, a po tym magu? Nie ma nic ciekawego? Klucz z katakumb, czekajcie. Jakieś jeszcze ciekawe rzeczy można znaleźć. A nie, bo ten mag przecież uciekł, ja pierdzielę, co mi się zdrało, że on kurde, nie wiem, padł. Dobra. Tutaj. Wchodzisz, czy ja mam pierwszy wchodzić? Tutaj coś ciekawego? Nie. Dobra, tym razem ja pierwszy wyjdę. Okej. Gdzie jest Saskia? A tutaj. Zniknęłaś przez chwilę. Ale też szczegół. Wiecie co, ja nie będę tutaj robił pauzy i robił kolejnego odcinka, bo w takim momencie szkoda. Co się działo, kiedy nas nie było, Zoltan? Pastuch Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trolle. Jeden to chyba ona. Brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trolla! Znam te parę. Mogą się przydać. W końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy. Nie odeprzemy ataku. Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry. Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem. I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo. A może się boicie? Może lepiej wywiesić białą flagę? To takie proste. Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki. Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczezną, kryjąc się po lasach. Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko. Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! Nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henselt? A kimże on jest? Bogiem? Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Tak! No, Henselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki, nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi. Edirnskiej ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową, bo tylko takie życie ma sens! A teraz do broni i na mury! Pokażmy Henseltowi prawdziwą wojnę! Cię. No nie, ten pierdolnięty mag.
Tak! Dobra, czy ktoś tu wchodzi? No. Spróbujmy znowu z Ardem. Good night! Good night! Good night! Good night! No i niestety skończyły mi się znaki, więc lecimy. Znaczy, no, możliwość rzucenia znaku. Niestety. A tak ich się fajnie zrzucało. Okej, jakaś wstawka. Jorvet. To teraz, kurde, wyszliście? Zamiast wcześniej? Terroryści, mordercy, komando śmierci. Lub szlachetni w cierpieniu i nierównej walce bojownicy o wolność. Wszystko zależy, kto patrzy. Pomogłem Jorvetowi. Zaufałem mu. Przyłączyłem się do Saski i jej rebelii, nowych wartości, ideałów. Czas pokaże, czy słusznie. Jedno jest pewne. Elfy to najlepsi łucznicy, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia. Jorvet, w samą porę. Wiewiór ma wyczucie. To znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli. Dołącz do Jorveta i zamknijcie główną bramę. Jarpen mówi, że czary Detmolda ją uszkodziły. Jarpen gówno się zna! Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę! Od tego zależy los bitwy. Nie ma takiej bramy, z którą Zoltan Chivay by sobie nie poradził. No nie ma! Dobra, no to lecimy, Zoltan. Przewij się do Jorveta. Jorvet, 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 Jorvet. No cóż, lecimy tędy. Z Zoltanem. What the hell? Zejdź, no dobra. Wciągnąć drabinę! Tak jest! Lecimy na trzeci. No i jest Jorvet. Jorvet, musimy się przedostać do bramy głównej, natychmiast. Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Tak, musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotu. A potem go do niego zmusić. Nie opieprzać się! Do bramy! Da-da-da. Zoltan, gdzie ty jesteś, do cholery? Eskorty Zoltana do dźwigni przy bramie. Come on! Kurde, ten zanim to zrobi. Dobra. Poszło! Teraz są odcięci.
Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Panie! Jakie rozkazy? Pierdzielony Henselt. Bardzo dobrze. Poddajemy się. Z kim przepadnij, gnoju. Ale ten jego mag dalej żyje, pamiętajcie o tym. Ja o nim jeszcze nie zapomniałem. Bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko? Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia z Vergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lochmuin, przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem, wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, Wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. A, czyli mają tego maga. Przekonajcie się, jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suki. Jednego maga, który można zaszkodzić i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filippa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Filippa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. Ja, król Henselt, władca Kedwen, w obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w Dolinie Pontaru pod przywództwem Saski z Vergen i przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w Lochmuin. Jesteś wolny. Pokażcie królowi drogę. Na nas już czas, Saskio. Tak. Nie podoba mi się to. Co? Saskia. Znam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. No, chyba nie. Zniknęła. No! Teleport. Przeszukajmy kwaterę Eilhart. Spieszyła się, może nie zabrała wszystkiego. Goddammit. Prężenie Vergen. Rozejrzyjmy się. Rozejrzyjmy się, tak. Nie chcę kilofu. Do tamtej szafeczki cały czas nie mogę dojść. Nic prócz babskich fatałaszków. Dobra, dobra. Jorvet, tutaj. Mam coś. Co to jest? Księga mikstur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych ksiąg. Widać niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią?
Nawet jeżeli nie ma, to i tak jest bardzo cenna. Pewnie są tam receptury, dzięki którym Eilhart niejednego wysłała na tamten świat. Masz rację. Znalazłem opis Taumadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierp. To nie jest dobry trop. Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znam je na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek. Symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskię, dodając róże do antidotum. Zabiję sukę. Filipa ma do dyspozycji magię i smoka. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy się tylko w Loch Muin. Zatem ruszajmy, Gwynblade. Ale ja powiem wam szczerze, że kiepsko się porobiło. Szkoda, że Filipa narobiła takiego bigosu. Ja, słuchajcie, oczywiście będę się z wami żegnać. Tutaj w tym miejscu zapiszemy sobie stan gry. Dalej, w dalszym ciągu tej szafeczki nie mogę podejść, cholernej, a tam coś jest. Jak rzucam znak, to ona się, kurde, a może to tylko przez to, że światło jest. Sam nie wiem do końca. Tak czy inaczej, słuchajcie, rozdamy sobie w przyszłym odcinku na samym początku kolejnego odcinka talenty, no i ruszymy dalej. Także cóż, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa pa!